Państwa w cyklicznym programie Bez Komentarza. Witam telewidzów telewizji Amazing i słuchaczy Radia Fama na 92,9 FM. A dziś naszym gościem jest pan Mirosław Kister, prezes Tomaszowskiego Automobil Klubu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panie Mirku, 45 lat klubu w tym roku. To taka już dość duży jubileusz. Tak, tak. To już jest znacząca data w historii klubu, dosyć burzliwej. No myślę, że czas podsumowań przyjdzie, ale były to lata raz lepsze, raz gorsze. W tej chwili myślę, że jesteśmy niejako na topie wśród klubów w Polsce. Cieszy i napawa jakimś optymizmem i zachęca do dalszych działań. Bardzo dużo sukcesów, tak trochę to jest cichutko, ale tak naprawdę jesteście taką jednostką organizacyjną, która bardzo promuje nasze miasto. No, staramy się. Sama nazwa Automobil Klub Tomaszowski zobowiązuje i niejako zmusza do działań na rzecz miasta, bo wszystkie imprezy, które robimy, są one robione dla mieszkańców miasta i okolic. Także myślę, że tak, że staramy się, żeby to nasze miasto było promowane. Jak zmienił się rodzaj motoryzacji tej, którą wy promujecie kiedyś przez te 45 lat? A jak to wygląda dzisiaj? Aż tak dawno pamięcią nie sięgam, niestety to tylko historia. Na pewno zmieniła się ta motoryzacja, to jeszcze z czasów, kiedy ja zaczynałem swoją karierę w motoryzacji od jakiejś tam syrenki maluchów, gdzie teraz są już samochody, no niejako potwory, bo Mitsubishi Lancery, Subaru, tudzież inne bardzo mocne samochody, więc niesamowity postęp nastąpił w motoryzacji. W takich dużych rajdach, które znamy, oczywiście są takie samochody, o których pan mówił, ale bardzo często jest tak, że ludzie nadal jeszcze mają te stare maluchy stuningowane, są jakieś duże Fiaty, są też takie samochody niby stare, w których są nowe silniki i ci ludzie jeżdżą w rajdach, bo tak naprawdę ten sposób spędzania wolnego czasu no, trochę kosztuje. Tak, tak, jest to no niewątpliwie drogi sport, wymagający poświęceń i przede wszystkim dużych nakładów finansowych. Samochody jeżdżące w rajdach są naprawdę najróżniejsze. Już no, maluchy i duże Fiaty raczej w sporcie nie występują, one bardziej stanowią stan kolekcjonerski i pod tym kątem są pokazywane. Natomiast jeszcze funkcjonują Cinquecenta, Seicenta, no oczywiście przerobione, przygotowane do sportu samochodowego. I tak przez wszystkie w zasadzie marki występujące, taki przekrój samochodów jeżdżących w rajdach jest. A na co tak naprawdę potrzebne są największe pieniądze? Na ten samochód czy na udziały w różnych tych imprezach? No, zaczyna się od budowy samochodu, gdzie naprawdę pochłania wiele pieniędzy. W tej chwili amator jeżdżący w rajdach samochodowych potrzebuje, no robi wyścig zbrojeń, żeby coś osiągnąć, bo zwykłym seryjnym samochodem nie da się zrobić wyniku już w tej chwili. Dlatego przygotowanie samochodu pod względem bezpieczeństwa przede wszystkim, bo na to kładziemy największy nacisk, czyli zbudowanie klatki bezpieczeństwa w samochodzie, wyposażenie go w fotele odpowiednie, pasy, systemy gaśnicze, to pochłania całe mnóstwo pieniędzy. A następną rzeczą jest przygotowanie odpowiedniego silnika, żeby było czym jechać, systemów hamulcowych, zawieszeń, żeby to, co później Państwo widzicie na odcinkach, na rajdach, wyglądało tak, jak wygląda, żeby było to bezpieczne. A jak wygląda zdobywanie umiejętności? Bo wydaje nam się czasem, że bardzo dobrze jeździmy i właściwie niczym nie różnimy się od kierowcy rajdowego. Natomiast Państwo preferujecie specjalny styl jazdy. No, jazda codzienna od stylu rajdowego różni się bardzo zdecydowanie i takich umiejętności, najprostszym sposobem sprawdzenia swoich umiejętności są takie uczestnictwo w niedzielnych konkursach, które my organizujemy. To jest tak zwany konkurs zręczności kierowców, gdzie ustawiamy jakąś próbę slalomową i tam od razu odzwierciedla się to, co my potrafimy, to jak potrafimy zapanować nad samochodem i to, co potrafimy z nim zrobić. To jest najprostsza forma sprawdzenia siebie i swoich umiejętności. No
Ale właśnie, jeżeli takie konkursy wykazują, że mimo że myśleliśmy o sobie, że jesteśmy dobrymi kierowcami, że jesteśmy ostatnimi gapami, to gdzie można takie umiejętności szkolić? Takiej jazdy rajdowej, takiej szybkiej reakcji, no zupełnie czego innego, czego właśnie Państwo wymagacie od swoich kierowców? No przede wszystkim w uczestnictwa w tego typu imprezach. Można, w tej chwili jest dużo szkół rajdowych, no co prawda nie w Tomaszowie, ale najbliższa jakaś tam w Warszawie jest, kiedyś była w Łodzi, i poprzez uczestnictwo w takich szkołach rajdowych można podnosić swoje umiejętności. Ale mówię, najprostszym sposobem to jest właśnie uczestnictwo w tych naszych konkursach zręczności kierowców niedzielnych, i później następnym jakimś etapem jest uczestnictwo w tak zwanej konkursowej jeździe samochodem. To są pierwsze kroki stawiane właśnie przez adeptów tej sztuki rajdowej. Jak już jest się adeptem tej sztuki rajdowej, to czy to nie jest tak, że Państwo inaczej postrzegacie kulturę na polskich drogach? No na pewno widzi się wiele, wiele, może nie niedociągnięć, tylko zachowań innych kierowców, nie zawsze poprawnych, nie zawsze fajnych. I później dzieje się to, co się dzieje na drogach. Mnóstwo wypadków i innych rzeczy. Także my proponujemy zupełnie inny styl jazdy później na drogach publicznych, bo to, że oni jeżdżą w rajdach, to niejako daje możliwość wyszalenia się kierowcy i zrozumienia zachowań samochodu i praw fizyki, które rządzą w zasadzie tym. Także nie przenoszą później tego na drogi publiczne, a przynajmniej nie starają się przenosić tego na drogi publiczne, a widzą błędy innych kierowców, którzy uczestniczą w normalnym ruchu drogowym. Tak, nawiążę tutaj do naszego miasta, ponieważ no, głośno już jest od lat o tym trójkącie na Mazowieckiej, na Nowym Porcie, tam gdzie kierowcy palą przysłowiową gumę nocami, nieraz jest to do północy, mimo tego, że no, mieszkańcy tutaj jak do nas dzwonią, mówią, że zgłaszają to policji, jakoś tych patroli tam nie widać i to się ciągle dzieje. To jest proceder uciążliwy dla mieszkańców i bardzo często jest też tak, że wszyscy myślą, że o, to ci nasi rajdowcy tomaszowscy, a to wcale ale nie musi być tak, że to są członkowie waszego klubu przecież. Nie. My swoich członków uczulamy na tego typu zachowania, bo tak jak pani powiedziała, jesteśmy później postrzegani, że to jest automobil klub tomaszowski, że to są członkowie, że to ci rajdowcy. A to nie do końca tak jest. Każdy, który myśli, że jest właśnie rajdowcem, jedzie na ten pecek, na tą Mazowiecką, no i próbuje udowodnić coś swoim stylem jazdy. No my tego nie pochwalamy, wiemy, że to jest uciążliwe, ale naprawdę proszę nie postrzegać tego, że to są wszystko członkowie automobilku, bo oni mają zupełnie inne możliwości sprawdzenia się, potrenowania, także to na pewno nie są oni. Panie Mirku, ja jeszcze chciałam zapytać, czy jak to jest z tym waszym angażowaniem się, wspieranie tych różnych imprez, które są u nas w mieście, no bo jesteście, tak jak już wcześniej mówiłam, tym elementem, który promuje nasze miasto. Wy staracie się wychodzić też z różnymi imprezami, ale tak naprawdę bardzo często bywa tak, że te imprezy pod nazwą Automobil Klub Tomaszowski wyprowadzacie z miasta. Wyprowadzamy z miasta z jednego powodu, z powodu pieniążków. Tam, gdzie można pozyskać większe środki i łatwiej te środki pozyskać, no tam my się udajemy i tam organizujemy imprezy. Przykładem jest Opoczno, gdzie właśnie tam organizujemy imprezy. Z drugiej strony, no nie chcielibyśmy być poza miastem, no bo nazwa Automobil Klub Tomaszowski nas zobowiązuje do tego, żeby to robić jednak w mieście. Nie zawsze jest to możliwe, bo tak jak mówię, pozyskiwanie środków jest dosyć trudne tutaj na naszym terenie. Co w najbliższym czasie? No w najbliższym czasie już 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jest to impreza organizowana wspólnie przez Urząd Miasta, Wydział Polityki Społecznej. Organizacje Road Runners to są amerykańskie samochody i nas, Automobil Klub Tomaszowski, na Błoniach przy ulicy Strzeleckiej 1 czerwca zapowiada się zlot tych amerykańskich samochodów, gdzie będzie można podziwiać według mnie najpiękniejszą motoryzację na świecie, samochody o bardzo dużym
przekroju i będzie można przejechać się również tymi samochodami, zobaczyć jak one rywalizują w małej próbie sportowej. Wiele imprez towarzyszących, występy dla dzieci, scena. Także myślę, że warto przyjść, warto zobaczyć tą imprezę. Od waszej strony to jest właśnie przygotowanie organizacji, no i tych prób, w których te samochody będą sprawdzały swoje możliwości. Tak, tak. My zajmujemy się stroną techniczną, czyli zamknięciem ulic, zabezpieczeniem tego, przygotowaniem części sportowej dla tych amerykańskich samochodów i trasy przejazdu, gdzie będą wożeni uczestnicy Dnia Dziecka, czyli dzieci. A czy będzie też tak, że wasi kierowcy zasiądą za sterami tych samochodów? No na pewno nie. Nasi kierowcy zasiądą za sterami swoich samochodów. Tak to jest z tą motoryzacją, że chyba każdy dba o ten swój samochód i niezbyt chętnie powierza go innym. Panie Mirku, rozmawialiśmy przed przerwą o wyprowadzaniu imprezy z miasta i o trudnej organizacji. Czy jest coraz trudniej? No ten rok jest szczególny. Do tej pory jakoś radziliśmy sobie z finansami, a w tym roku organizujemy kolejną imprezę i naprawdę pozyskanie środków finansowych zrobiło się dużym problemem. Jesteście też, no wiadomo, że odbiorca, wasi odbiorcy to jest określone grono osób. To tak jak mówiliśmy, na sport potrzeba też nakładów na ten sport i no niestety odbiorcy też są, więc gdzie sponsorzy? Nie lubią już motoryzacji? Chyba lubią, tylko nakręcanie koniunktury kryzysowej przez wszystkie media, przez świat robi to, że każdy boi się wydać tych pieniążków na coś, co nie przyniesie bezpośredniego zysku firmie, chociaż to też nie do końca jest tak, bo w jakiś sposób ta reklama włożona w rajd na pewno się później zwraca i wraca do firmy, gdzie najlepszym przykładem są firmy, które współpracują z nami na stałe i wiedzą, że to koszty poniesione na organizację imprezy w którymś czasie na pewno wracają do firmy. Czy motoryzacja jest dla wybranych? Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby ten rodzaj motoryzacji móc uprawiać? Myślę, że nie jest to dla wybranych. Trzeba się po prostu czuć w tym dobrze. Trzeba lubić, jak zresztą każdy inny sport, każde inne zajęcie. Trzeba poczuć się w tym, co się robi. I to chyba jest jedyna recepta na to, na sukces, bo wchodzenie na siłę, promowanie czegoś na siłę, tak jak dzieci się gdzieś tam wprowadza na siłę, żeby miały zajęcie, to nie, to trzeba poczuć, tego bakcyla złapać i brnąć w to, bo to jest choroba nieuleczalna. Jak już się człowiek raz tym zarazi, to później już cały czas jest w tym, działa, pracuje. Tak to chyba wygląda. Ale grunt chyba, żeby można było zarazić się tym mądrze. Tak, tak, bo jakieś tam głupie historie wynikające z uprawiania pseudosportów, to nie. To trzeba robić wszystko z głową. Założyć sobie jakiś plan działania, określić cele i dążyć do tego. Wszystko jest określone niejako w jakichś ramach i tych ram należy się trzymać. A czy to jest tak, panie Mirosławie, że miłość do tej motoryzacji też dojrzewa wraz z miłośnikami, że młodzi ludzie będący kierowcami rajdowymi inaczej świat postrzegają niż ci, którzy mają już dość duże doświadczenie? No ciężkie pytanie, trudne pytanie. Nie wiem, po prostu nie wiem. No myślę, że oni to faktycznie inaczej postrzegają tą całą motoryzację. Ludzie, którzy uczestniczą w tym, którzy jeżdżą. Tak, tak myślę, że to odbieram, bo wiem po sobie, że jak jestem zaangażowany w działania, co prawda nie jeżdżenie, ale organizacje, to postrzeganie tego świata motoryzacyjnego jest zupełnie inne. Ale też chodzi mi o to, jak podchodzą do tego, bo młodzi ludzie są pełni werwy i właściwie wydaje mi się, że to daje im, znaczy, że to wszystko jest bez ograniczeń, tak? Natomiast starszy człowiek spojrzy już na to z pewnym doświadczeniem, pewnie z dystansem, nie jest już takim narwańcem. No to jest właśnie zaleta chyba młodości, że
będąc młodym człowiekiem i nie mając jeszcze pełnej świadomości, ja to tak nazywam luz w psychice, zupełnie inne wyniki się osiąga jeżdżąc, jak zaczynając na przykład w starszym wieku. Już takich wyników się nie osiągnie, bo ta bariera psychiczna jest, gdzieś tam tkwi w człowieku. Także młodość też ma swoje zalety w osiąganiu wyników sportowych, prawda? 45-lecie klubu, bogata historia, a jakie ostatnie sukcesy? No tutaj jest troszeczkę gorzej z tymi sukcesami, bo nadeszły lata posuchy. Ludzie, którzy jeździli w klubie z różnych przyczyn, prawda, osobistych, zawodowych, zaprzestali kariery. Nowy narybek jeszcze nie wciągnął się tak mocno i nie jest aż tak dobry, żeby osiągać te sukcesy. Także na dzień dzisiejszy takich spektakularnych sukcesów wśród kierowców nie mamy, chociaż szykują się zmiany duże, bo ci, którzy jeździli w sporcie amatorskim, przechodzą na zawodostwo, tak zwane, będą startować w wyższych rangą imprezach. Także myślę, że te sukcesy jeszcze przyjdą, powrócą do klubu. A czy gdyby ktoś chciał, nie wiem, sprawdzić się, czy może być kierowcą rajdowym, czy to może gdzieś do Was się zgłosić i Wy pokierujecie takim człowiekiem w jakiś sposób? Tak, tak. My spotykamy się co poniedziałki w klubie na Piłsudskiego. Tam zapraszam wszystkich, którzy chcieliby spróbować sił, czy to w jeżdżeniu, czy w organizacji imprez. Na pewno nadamy kierunek tym działaniom, bo wbrew pozorom takie zbudowanie samochodu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, też musi być zawarte w pewnych ramach, o których zwykły śmiertelnik może nie wiedzieć. My nadajemy taki kierunek, informujemy o tym, jakie kroki należy podjąć, gdzie trzeba przeczytać o tym czy o tamtym. W ten sposób udzielamy takiej pomocy. Niedługo będziemy kończyć, ale muszę jeszcze zapytać, bo przed nami Prząśniczka 2013. Tak, 2013 Prząśniczka. No jest to impreza reaktowana przez nas 2 lata temu. W latach 90. był to jeden z największych rajdów w Polsce. My po 15 bodajże latach nieistnienia Prząśniczki w świecie rajdowym podjęliśmy próbę powrócenia do tych lat świetności i tak małymi kroczkami zaczynamy. Nie możemy robić tego rok rocznie ze względu właśnie na finanse. W takim cyklu 2-letnim będziemy się starać tą Prząśniczkę rozwijać i być może kiedyś wróci do lat świetności z dawnych, dawnych czasów. Kiedy i czym się charakteryzuje ten rajd? Rajd odbędzie się 8 czerwca na drogach powiatu tomaszowskiego. No i oczywiście dla publiczności, jak zawsze jest przewidziane to kryterium uliczne, czyli wodna ściegiennego PCK, bo rajd jest w ogóle trudno oglądać. Jeżeli ktoś nie jest zarażony tą chorobą, o której mówiłem, to zbytnio nie wie, jak ten rajd oglądać, bo na odcinku specjalnym to ten samochód przejeżdża przed nami bardzo szybko i tyle go widać. Natomiast to kryterium uliczne, które organizujemy, jest właśnie po to, żeby ci, którzy jeszcze nie są zarażeni tą motoryzacją, a chcieliby obejrzeć taką imprezę, być może się zarażą. Właśnie na PCK-u mogą zobaczyć popisy tych kierowców i ocenić ich umiejętności. Czy Wy jako kierowcy, jak postrzegacie swoją publiczność? Bo ubiegły rok też obfitował w dość dużo wypadków takich przy rajdach, już nie mówię nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że stwarzają niebezpieczeństwo i są jego ofiarami właśnie. Tak, tu nieświadomość ludzi jest spora. Często się spotykamy z tym. Staramy się jako organizatorzy zapewnić maksimum tego bezpieczeństwa przez wyznaczenie odpowiednich miejsc do oglądania, ale no niestety sport samochodowy i zachowanie samochodu przede wszystkim jest tak nieprzewidywalne, że w 100% nie da się tego zabezpieczyć tak, żeby
ewentualnych ofiar nie było. Wiadomo, że jest to, każda taka ofiara to jest wielka tragedia, ale duży obowiązek spoczywa na organizatorze właśnie, żeby przewidzieć ewentualne zdarzenia i w jakiś tam sposób zabezpieczyć je. Ale państwo też nie możecie przewidzieć tego i przede wszystkim nieodpowiedzialności kibiców, dlatego że ludzie bardzo często, nie wiem, albo chowają się gdzieś za drzewem, żeby to jedno jedyne zdjęcie zrobić, albo nie wiem, poczuć pęd tego samochodu i niestety bardzo często doprowadzają do tragedii. Wtedy już nie tylko oni, ale też kierowca chcący odbić też może po prostu, to jest po prostu niebezpieczne. Czemu ci ludzie wciąż to robią? Bo to miłość do motoryzacji, nie wiem, czy chęć obejrzenia rajdu z bliska, no to chyba nie są wystarczające argumenty, żeby doprowadzać do takich sytuacji. Ale chyba są to jedyne argumenty, bo często właśnie w rozmowach z ludźmi, którzy w ten sposób postępują, no bo ja muszę to widzieć dokładnie, no ale tłumaczymy, że jak staniesz metr, dwa metry dalej, też będziesz dokładnie to widział. Nie wiem, to chyba wynika właśnie z niewiedzy, z tego, co się może wydarzyć wśród tych ludzi. Niestety na to nie ma wpływu. Można temu zapobiegać, ale wyeliminować się niestety tego nie da. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Oczywiście życzę samych bezpiecznych dojazdów do mety. Państwu przypominam, że rajd Prząśniczka już 8 czerwca. Przed nami jeszcze 1 czerwca Dzień Dziecka, również bardzo samochodowy, z Road Runnersami i Automobil Klubem Tomaszowskim.